Witam wszystkich serdecznie na kanale Mad Max Time. Ja jestem oczywiście Max. Zapraszam Was na kolejny odcinek Polski Game Dave. Odcinek 8, a więc dobrze mi idzie. Patrząc na moją całą, słuchajcie, historię na kanale YouTube, to czasami tego typu projekty, które miałyby trwać bardzo długo, kończyły się tak samo szybko, jak się zaczynały. A tutaj już miła niespodzianka na sam początek, już 8 odcinek Polski Game Dave. Ale bardzo mnie to cieszy, bo nie ukrywam, że ta seria bardzo mnie wciąga pod wieloma względami. Po pierwsze, dowiaduję się o grach, których nigdy bym z pewnością nie usłyszał. Po drugie, troszeczkę moja wiedza na temat polskich producentów się poszerza. No i jestem też, że tak powiem, w stanie sprawdzić różnego rodzaju gry. Od niewielkich, małych studii deweloperskich i doświadczyć na swojej własnej skórze, że nie tylko i wyłącznie produkcje z tej najwyższej półki są warte uwagi, ale również też i te małe. Tak, małe, dobre. Ok, w dzisiejszym odcinku będą dwie gry. Dwie gry. Już Wam mówię, jedna gra od Forest Light Games, wydawcą jest Ultima Games, druga od Creative Forge Games, wydawcą jest również ta sama firma, choć tutaj są niejasne informacje, ale o tym może przejdźmy później. W dzisiejszym odcinku właśnie zaczniemy bardzo, bardzo pozytywnie. Bardzo dziwnie i nie ukrywam, kilka kwestii mam do tej gry, pewne uwagi, ale to wszystko już za chwilkę. Na początek zobaczcie trailer. Eastern Europe, the year 956. It was supposed to have been a peaceful settlement expedition. Reality turned out to be completely different. Almost all men die in a treacherous ambush. Almost. One of the Vikings was saved by a wolf. The women and children are abducted. Surviving Viking and his faithful friend set off to search for their loved ones. Dangerous terrain, wild animals, and time is running out. Survive. Face the unknown. Save your loved ones before they forget you by becoming part of the Kingdom of Women. A więc, jak sami już zobaczyliście, chodzi o grę Lost Viking Kingdom of Women. A więc Ostatni Wiking. Jest to przygodowa gra akcji z naciskiem również na survival. Jest osadzona w IX wieku naszej ery, ale nie podchodzi do historii ze stuprocentową powagą. Dobra. Za jego opracowanie odpowiada rodzima firma Forest Light Games. Wydawcą jest Gaming Factory. Premiera tej gry wstępnie jest zapowiedziana na grudzień 2020 rok. Dobra. A więc słuchajcie, co o tej grze wiemy. Pokrótce tylko i mniej więcej tutaj opiszę, co to jest w ogóle za gra. Później zobaczymy gameplaye. No i takie króciutkie podsumowanie, co ja o tej grze sądzę. Nie ukrywam, bardzo mnie sam tytuł zaciekawił. No to wszystko wiadomo jest, że tak powiem, wynikiem tego premiery Assassin's Creed Valhalla, więc wszystko, co z Wikingami związane na dzień dzisiejszy, jest na czasie. No i też fajnie, że tutaj nasze rodzime studio wypuszcza właśnie po premierze Assassina swoją grę Lost Viking, a więc również gra osadzona w czasach Wikingów. Dobra, to inspirowana historia przygodowa
gra akcji z mocno zarysowanymi elementami survivalu. W produkcji tej wcielamy się wikinga Ragnalda, który stara się odbić swoją pojmaną rodzinę z rąk tajemniczych kobiet przypominających Amazonki. Za produkcję odpowiada warszawskie studio, oczywiście niezależne, Frostlight Games, twórcy Dorian Morris, Adventures oraz Wading Designer. Wydawcą jest firma Gaming Factory. No i teraz, jeżeli chodzi o fabułę, to krótko kilka zdań. Akcja Lost Viking rozgrywa się w Europie Wschodniej w IX wieku naszej ery. Głównym bohaterem gry jest wiking o imieniu Ragnar, sprytny i dzielny wojownik, który przewodzi wyprawie w głąb lądu. Niestety wikingowie wpadają w zasadzkę wojowniczek z tak zwanej Królestwa Kobiet, w której większość mężczyzn zostaje zabita, a kobiety i dzieci, w tym rodzina protagonisty, zostają pojmane w niewolę. Sam Ragnald przeżywa dzięki temu, że zostaje ocalony przez swojego wilka Ragę. Wojownik stara się znaleźć i odbić swoich bliskich. I teraz, jeżeli chodzi o mechanikę. Lost Viking Kingdom of Women jest dość klasyczną, przygodową grą akcji, w której świat gry obserwujemy zza pleców bohatera, co widzicie. Zabawa polega na eksplorowaniu otwartego świata i wykonywaniu zadań fabularnych. Od czasu do czasu musimy także walczyć zarówno ze zwierzętami, jak i ludźmi. Duże znaczenie dla mechaniki rozgrywki w Lost Viking mają rozbudowane elementy survivalowe. Musimy między innymi orientować się w terenie, zdobywać pożywienie poprzez łowienie ryb i polowanie na zwierzęta, zające, kuropatwy, przypiórki czy bobry. Przygotowywać schronienie, a nawet radzić sobie z robactwem, komarami, kleszczami. Ważną rolę odgrywa także tworzenie różnorakich przedmiotów. Warto odnotować, że naszemu bohaterowi w wyprawie towarzyszy wilk Raga, który w wielu sytuacjach może uratować jego życie. Gra oczywiście jest nastawiona tylko i wyłącznie na single player. No i tak naprawdę podstawą rozgrywki jest kampania fabularna. Nie ma tam takiego otwartego świata, że sobie możemy łazić i robić różne inne rzeczy. I teraz, jeżeli chodzi o kwestie techniczne. Lost Viking posiada dość prostą trójwymiarową oprawę graficzną. Grafika nie jest realistyczna. Zamiast tego twórcy zdecydowali się sięgnąć po barwną, a równocześnie nieco komiksową konwencję low poly. Gra z premedytacją wykorzystuje trochę pokraczne, mało szczegółowe modele złożone z wyraźnie zarysowanych trójwymiarowych brył. Całość prezentuje się nieźle, ale nie wzbudza zachwytu. Muszę wam powiedzieć tak, patrząc na ten cały gameplay, który jest już do pobrania na Steamie, można sobie go pobrać całkowicie bezpłatnie i zobaczyć, jak to się gra, czy jest w ogóle sens nastawiania się na tą grę w jakikolwiek sposób. To, co tutaj, że tak powiem, mnie osobiście kole w oczy, to przede wszystkim ta grafika. Z tego, co wyszukałem, co się, że tak powiem, doinformowałem, niestety jest to bardzo małe studio, finanse na to pozwalać nie mogły, żeby ta grafika wyglądała inaczej w tego typu grze właśnie przygodowej, przygodowo-survivalowej, choć bardziej nastawione właśnie na przygodową, bo po prostu, że tak powiem, deweloperzy po pierwsze ponoć nie mieli na to czasu, żeby zabawiać się, jeśli chodzi o grafikę, a po drugie finanse też potrzebowaliby zdecydowanie większych, żeby ta grafika wyglądała inaczej. No i właśnie tutaj jest ten cały szkopuł, jeżeli chodzi oczywiście o moją skromną osobę. Grafika troszeczkę, że tak powiem, mnie odstrasza. Nie wiem, czy jest to grafika, która w ogóle spodoba się graczom, choć chyba kilka gier takich było, prawda? Gdzie ta grafika zdecydowanie była zupełnie inna niż do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni już od wielu lat przez dużych deweloperów. Ale właśnie, ta gra nastawiona jest przede wszystkim na tryb fabularny, więc jeżeli
fabuła będzie wciągająca, jeżeli ten aspekt survivalu faktycznie będzie pociągnięty na tyle fajnie, że gra się będzie przyjemnie, będzie troszeczkę ciężka, więc te wyzwania, żeby przetrwać, faktycznie będą, no to z pewnością tutaj ta gra swoją rzeszę fanów z pewnością będzie miała. Ja na pewno będę czekał, tak jak na wszystkie gry, o których wam mówię, żeby później wam przedstawić, jak te gry się prezentują właśnie po premierze, czy ludzie się w nich zakochali, czy wręcz przeciwnie. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o demo, to demo już jest, że tak powiem, to jest wycinek pełnej gry. Przynajmniej z takiej informacji się dowiedziałem, takich informacji, a więc tam nie ma żadnych, że to nie jest żaden jakiś tryb, który nie został dokończony. To jest pełnoprawna gra, tylko po prostu wycięte jest tam pewien etap w tej grze i żeby sobie można było zobaczyć, pochodzić, popatrzeć, pozwiedzać. No i tyle. No nie no, te kanciaste grafika w ogóle absolutnie mnie nie przekonuje. No i niestety chyba ta gra nie będzie dla mnie, ale tutaj z pewnością pewnie jacyś fani się znajdą. I bardzo dobrze. Trzeba wspierać polski Game Dev, nawet jeśli on jest chujowy. Taki żart oczywiście. No dobra, słuchajcie, przechodzimy do kolejnej gry, drugiej w tym dzisiejszym odcinku i chyba jednak najbardziej wyczekiwanej gry. Za pierwszym razem pierwszą część, a więc House Flipper, była firma Empyrean, wydawcą oczywiście Playway wraz z Frozen District. I kontynuację, słuchajcie, kontynuacja będzie, ale zrobiona będzie przez inną firmę, a więc przez Creative Forge Games. Powstaje właśnie House Flipper City, który będzie miał swoją premierę w 2020 roku. Natomiast z najnowszych informacji, jakie udało mi się uzyskać, gra ma być dostępna w Early Access na przełomie listopada a grudnia, natomiast po jakichś 3 miesiącach będzie już premiera, więc raczej spodziewajmy się premiery w 2021 roku. Powróćmy jeszcze na chwilkę do gry House Flipper, a więc jedyneczki, która zdobyła rzesze fanów. Na Steamie można zobaczyć wszystkie recenzje, słuchajcie, jest ich 20, ponad 8 tysięcy i wszystkie bardzo pozytywne. Co oznacza jedno, słuchajcie, że Playway zarobiło i teraz Creative Forge Games wykupiło do tej gry, nie wiem, prawa czy cokolwiek tam innego zrobili. Ale teraz zaczęli produkować właśnie, znaczy teraz w ogóle powstaje, znaczy teraz będzie miała premiera kontynuacja bestsellera, a więc House Flipper City. I teraz słuchajcie, przejdźmy może do najważniejszego, a więc do trailera. Obejrzyjcie sobie sami. No dobrze, a więc trailer zobaczono, z pewnością zaskoczył pozytywnie moich widzów,
a więc wszystkich potencjalnych nabywców tejże gry, no bo nie ukrywajmy, House Flipper City, a więc budowa apartamentów, budowa domów, coś a la Simy, jak najbardziej jest na topce i z pewnością ta gra, kontynuacja House Flippera, zdobędzie naprawdę uznanie wśród graczy. Ale zanim przejdziemy do samej gry, to trzeba pamiętać, że Creative Forge Games to zupełnie inna ekipa, jaka była za czasów, gdy była produkowana gra Phantom Doctrine, którą osobiście grałem, która z wieloma względami miała swoje plusy, ale też miała wiele minusów i tak naprawdę została usunięta. Większość pracowników odeszła i założyła swoje własne studio Artificer. Shield jednak został ten sam, deweloper obecnie niemalże startuje od samego zera i blisko współpracuje z naszym królem gier niezależnych, a więc firmą z Playway, czyli jednym ze swoich głównych udziałowców. To tam są, wiecie, to ten, w ogóle ta firma Creative Forge Games, to jest spółka, która jest, że tak powiem, na giełdzie, a więc to wszystko, wiecie, to wszystko, jeżeli chodzi, to chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, ale tam chyba notowania tej firmy, z tego co pamiętam, kojarzy, są naprawdę bardzo pozytywne. I jeżeli chodzi nawet o to, że dopiero to jest ich pierwsza taka faktyczna produkcja, no to tutaj w niedalekiej przyszłości warto byłoby się zainteresować i może zainwestować w akcję Creative Forge Games, tym bardziej, że w planach mają naprawdę bardzo dużo fajnych, przyzwoitych gier. Dobra, lecimy. No i teraz tak, jeżeli chodzi o takie ciekawostki, tutaj w tle będzie tutaj, albo tutaj będzie taki krótki gameplayik dotyczący właśnie tejże gry. Ja tylko co nieco tutaj wam chciałbym przypomnieć, opowiedzieć na temat tejże gry. Produkcja po tytule City będzie jednak czymś innym niż to, co przygotowało studio Empyrean, a więc tą pierwszy odcinek. Zamiast samemu wcielić się w lokalnego majstra, no bo to właśnie chodzi o to, że w tym House Flipper, w tym pierwszym, tam byliśmy takim typowym jednoosobowym majstrem, który właśnie wchodził do domów zaniedbanych i robił po prostu remonty. Naszym zadaniem będzie zbudowanie nieruchomościowego imperium. Z mapy miasta będziemy wybierać stare i zniszczone budynki czy mieszkania, a następnie decydować, jakie wyremontować. Zyski będziemy czerpać ze sprzedaży wyremontowanych posiadłości lub wynajmu. Od nas zależy, jaką strategię przyjmie nasza firma. Premiera House Flipper jest niestety dość odległa, ale jak wspomniałem, Early Access ma być w tym jeszcze roku. Jak informuje pan Piotr Karbowski, grupa odbiorców House Flipper jest bardzo szeroka. Myślimy, że nie mniejsze zainteresowanie wygeneruje nowa propozycja House Flipper City. Staramy się o kody rabatowe na naszą produkcję dla wszystkich nabywców House Flipper. Proszę bardzo. Bardzo pozytywny tutaj kierunek. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę konkretnej grupy odbiorców na nasz tytuł i zbudować społeczność użytkowników wokół gry. We wrześniu spółka poinformowała o podpisaniu aneksu do obowiązującej umowy z akcjonariuszami w zakresie uregulowania dotychczasowych zobowiązań na mocy porozumienia stron CFG. Fik, chuj wie, o co chodzi. Różnica, jeżeli chodzi o między jedynką a tą dwójką, będzie taka, że już nie będziemy jako jedyny taki jednoosobowy majster, który będzie sobie wybierał jakieś tam mieszkania opuszczone i do nich wchodził i je remontował, później chyba tam bodajże je sprzedawał. Tutaj będziemy mieć swoją własną taką dużą firmę, z której, znaczy na początku będzie oczywiście ona bardzo mała, natomiast tutaj od nas będzie zależało, czy zbudujemy nasze imperium, a więc będziemy takim inwestorem nieruchomości. Będziemy kupować stare, zniszczone, osrane, pożygane mieszkania i będziemy je remontować, żeby były po prostu piękne, wspaniałe, czy to wynająć, czy też sprzedać.
dobra. Mechanika. Mechanika. W głównym zadaniem gracza jest odkupowanie zdewastowanych mieszkań, domów czy lokali użytkowych i późniejsze ich odnowienie. Grając ma możliwość ponownego rozplanowania poszczególnych wnętrz, a także przygotowania dla nich nowego, unikatowego wystroju. Sprzedawanie ukończonych powierzchni stanowi w grze główne źródło zarobku. W świecie biznesu istnieją też jednak inne możliwości pomnożenia gotówki. Odremontowane lokale można również wynajmować, dzięki czemu gracz uzyska stałe comiesięczne dochody. Gra dysponuje różnymi wariantami wykończenia pomieszczeń. Grający musi jednak pamiętać, że nie każdy z klientów może pozwolić sobie na luksusy. W House Flipper City można dopasowywać projekty do potencjalnych najemców. Osoby zainteresowane zakupem czy wynajmem dysponują różnymi sumami pieniędzy. Jednych nie będzie stać na ekskluzywny apartament, innych znów oburzy propozycja wynajmu prostej kawalerki. Praca w tym biznesie nie jest łatwa, gracz musi ciągle podnosić swoje umiejętności, analizując potencjalne inwestycje i decydując, czy dany projekt rzeczywiście przyniesie mu zyski, czy też puści go z torbami. O, i tyle mniej więcej na dzień dzisiejszy wiemy. Wiem, że tej informacji jest dość mało, natomiast z tego, co się dowiedziałem, z tego, co można zobaczyć, chodzi mniej więcej o to, że tutaj firma chciała zrobić takiego, wiecie, House Flippera City w nawiasie Simy, a więc żeby to konwencja, żeby właśnie przypominała bardziej grę Simsy, jeżeli chodzi właśnie o różnego rodzaju remonty. Najbardziej mnie zastanawia jeden fakt, ja nie grałem w House Flippera, tą jedynkę, jakoś tak nie za bardzo tego typu gry mnie interesują, natomiast wiem, że duża część graczy takimi grami jest zainteresowana. Tutaj pojawia się kilka pytań, na których jeszcze nie mamy odpowiedzi, bo wiadomo, jeżeli chodzi nawet o tego typu grę, a więc wykupywanie starych, zniszczonych mieszkań, domów, czy też lokali usługowych, później je remontowanie, no mam nadzieję, że tutaj producenci dadzą jakiś ogromny wachlarz różnego rodzaju sprzętu, tak jak to właśnie ma miejsce na przykład w Simsach, gdzie faktycznie ten wybór był nie tyle co do, nie wiem, różnego rodzaju na przykład, nie wiem, tapet, podłóg, sufitów, lamp, lampeczek, stołów, stolików, kurwa, foteli, fotelików i tak dalej, i tak dalej. Faktycznie ten wybór był ogromny. Nie wiem, jak było w części pierwszej, jeżeli chodzi o House Flipper, natomiast mam nadzieję, że w części drugiej faktycznie gra będzie jeszcze lepsza niż jedynka i muszę wam powiedzieć, że bardzo mnie ta gra zainteresowała. Jest na niej mojej liście na Steamie, więc będę obserwował, będę patrzył i jeżeli się pojawi Early Access, to z pewnością wam pokażę. Bo gra naprawdę warta uwagi, tym bardziej, że główny prezes zarządu, a więc firma Creative Forge Games, poinformował, że w tej grze i jeszcze w tej grze, jeszcze jednej, ona była na moim kanale, słuchajcie, w poprzednim odcinku, tam o symulator lotniskowca wojskowego, to w te dwie gry oni lokują, że tak powiem, najwięcej pieniędzy i chcą, żeby te gry właśnie, że tak powiem, podciągły troszeczkę tego dewelopera do góry, żeby móc inwestować w kolejne projekty. I myślę sobie, że jeżeli jedynka zdobyła taką rzeszę fanów, no to dwójka z pewnością powinna sobie również na rynku poradzić, oby to się im udało. I to chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, odcinek ósmy. Pozdrawiam was serdecznie, zapraszam was na mój kanał, pamiętajcie o danie łapki do góry oraz o subskrybowaniu, a ja zapraszam was na koniec już, może jutro, może pojutrze, specjalny odcinek, a więc najbardziej pojebane polskie produkcje gier na PC, dokładnie tak. Tam wybrałem takie cztery, słuchajcie, gry, które moim skromnym zdaniem w ogóle to są jakieś odpały deweloperskie. Chuj wie, o co tym wszystkim ludziom chodzi i czemu takie gry po prostu oni tworzą, ale to już niebawem na moim kanale, na który was serdecznie, na ten odcinek specjalny serdecznie was zapraszam.
pozdrawiam, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już za tydzień. Pa, pa.